Dobry wieczór Państwu. Po dwóch tygodniach od naszego ostatniego spotkania możemy już ocenić realną odpowiedź Zachodu na atak terrorystyczny Rosji w Londynie. Oczywiście w całej tej sprawie nie chodziło o żadnego Skripala, bo to jest najmniej ważna osoba tutaj i w ogóle nie o niego chodzi. Chodziło o to, że Rosja zademonstrowała, patrzcie, co możemy wam zrobić, a wy nam nic zrobić nie możecie. W ten sposób Rosja pręży muskuły. Odpowiedź Zachodu była rzeczywiście jednolita, w tym sensie, że mało kto wyłamał się z Solidarności. Odesłano dyplomatów, szpiegów rosyjskich do domu, no ale taka odpowiedź miała charakter wybitnie wizerunkowy. Natomiast nie podjęto żadnych decyzji konkretnych w sprawie uderzenia w finanse rosyjskie, tak? Ani na City, ani w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedzią na odesłanie dyplomatów rosyjskich było odesłanie przez Rosję dyplomatów amerykańskich i dyplomatów innych krajów. I tutaj sytuacja samej Rosji na tej całej operacji nie ucierpiała. I jak Państwu tłumaczyłem, no, trudno jest prawdziwe sankcje podejmować, kiedy również podejmujący sankcje muszą ponieść ich konsekwencje. Najłatwiej sankcje się wprowadza, kiedy koszty ponosi ktoś trzeci. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana, bo prezydent Trump zapowiedział spotkanie z Putinem, zapowiedział wycofanie się z Syrii. O co w tym wszystkim chodzi? No, obie strony prężą muskuły, pokazują, co mogą zrobić, ale generalnie Stany Zjednoczone próbują jakoś zneutralizować Rosję, czyli nie atakujcie, bądźcie grzeczni, zwłaszcza, że nadchodzi rozprawa w Syrii, a wtedy my wam nic nie zrobimy. No i obie strony prowadzą taką zimną wojnę pozycyjną i oczywiście Stany Zjednoczone Rosji nie za bardzo szkodzą. Dlatego, że zapowiedzi sankcji wobec firm budujących Nord Stream 2 w dalszym ciągu pozostają zapowiedziami. Nie ma żadnych decyzji dotyczących sfery finansowej, a tylko ta byłaby dla Rosji bolesna. I co tutaj się dzieje? No, mieliśmy spotkanie w środę w Ankarze prezydenta Putina z prezydentem Erdoganem i przywódcą irańskim Rouhanim. Było to demonstracyjne spotkanie przed rozstrzygnięciem ostatecznym w Syrii. Bo co tutaj się dzieje? Mamy w tej chwili dwa obozy, które zresztą nie są jednolite. Z jednej strony jest Izrael, Arabia Saudyjska, oba te państwa łączy nienawiść do Iranu, no i są Kurdowie. Kurdowie popierani przez Izrael, zwalczani przez Turcję. Ta trójka, do której można jeszcze doliczyć Emiraty, no ale one to raczej w formie finansowej będą w całej operacji uczestniczyły, więc złapany. Więc ta trójka podstawowa będzie się cieszyła poparciem Stanów Zjednoczonych. Zapowiedź wycofania w Syrii może oznaczać, że Stany Zjednoczone nie chcą być bezpośrednio zaangażowane w wojnę, a operacje będą prowadzone siłami tych trzech uczestników. Mówi się nawet o tym, że możliwe jest nawiązanie stosunków dyplomatycznych i uznanie przez Arabię Saudyjską Izraela. No, to byłoby rzeczywiście rewolucyjne posunięcie. Po drugiej stronie mamy jeszcze bardziej zróżnicowany sojusz, bo jest to Rosja, Iran i Turcja. I w tym momencie doszło do pewnego porozumienia między Rosją, Turcją i Basharem al-Assadem, czyli przywódcą syryjskim, w pewnym sensie jego kosztem. To znaczy, jak pamiętamy, Baszar zapowiadał, że będzie bronił Kurdów w Afrin i do tego celu użyje swojego lotnictwa czy też sił rakietowych. W wyniku nacisków rosyjskich Baszar al-Assad nie udzielił pomocy Kurdom w Afrin. Mówi się, przynajmniej tak mówi, publikowano na portalu Al Jazeera taką informację, że doszło do tajnego porozumienia.
A mianowicie Rosjanie z jednej strony wywarli nacisk na Asada, po prostu mu zabronili udzielenia pomocy Kurdom przeciwko Turcji, a z drugiej strony dokonano wymiany, czyli ustalono, że Afrin zajmie Turcja i w ten sposób Turcja stworzy swoją strefę w Syrii buforową, a w zamian za to Asad otrzyma wschodnią Gutę i zabezpieczy swoje panowanie w Damaszku. Dlatego tak Rosjanie wschodnią Gutę atakują. Dlaczego tak się dzieje? No, to porozumienie jest dowodem na to, że Rosji bardzo zależy na Turcji. Turcja, o ile przez poprzedni cały rok, a może nawet więcej, ześlizgiwała się w kierunku rosyjskim, to w tej chwili można powiedzieć, że ten sojusz został przypieczętowany. I tu nie chodzi tylko o Turk Stream, o zakup przez Turcję systemów S-400, o budowę elektrowni atomowej w Akuju na wybrzeżu Morza Śródziemnego przez Rosjan w oparciu o technologię rosyjską. Właśnie tam wylano fundamenty betonowe, ale generalnie o zbliżenie rosyjsko-tureckie, co oznacza dalsze zdystansowanie się Turcji od Stanów Zjednoczonych, mimo oczywiście formalnego członkostwa w NATO, tylko że to członkostwo będzie znaczyło coraz mniej. Do tego dochodzi jeszcze czynnik irański. Interesy tureckie i irańskie nie są tożsame. W tych stosunkach turecko-irańskich arbitrem staje się Rosja. Dlatego, że Iran popiera Asada, którego z kolei Turcja chciałaby usunąć. No ale dla Rosji zarówno Turcja, jak i Iran jest cennym sojusznikiem. W związku z czym Rosja nie pozwala usunąć Asada, Turcja otrzymuje Afrin, a z kolei Iran uzyskuje poparcie dla Hezbollahu i swoich działań w Syrii, co stanowi z kolei zagrożenie dla Izraela, więc należałoby się spodziewać pewnego napięcia na odcinku izraelsko-rosyjskim, co jest dla nas oczywiście korzystne. Co więcej, gdy dojdzie tutaj do operacji wojskowych, a moim zdaniem w odróżnieniu od Korei Północnej tutaj wojna jest pewna i podział Syrii, no to Izrael będzie zaangażowany na tym teatrze wojskowym i nie będzie miał siły, żeby atakować Polskę. Pojawia się dla nas szansa. No, tej szansy oczywiście my nie wykorzystamy, bo żeby ją wykorzystać, trzeba mieć siłę woli i charakteru, tak? Czyli jasno postawić sprawę, że Polska nie brała udziału w Holokauście. W związku z tym my nie będziemy tolerowali religii Holokaustu jako podstawy do przemysłu Holokaustu, tak? No ale u nas panuje raczej zasada, że jeżeli jesteśmy atakowani, to musimy być mili, bo jak będziemy mili, no to będzie nas mniej bolało, a może będą nas mniej bili, prawda? Będą tylko policzkowali, a tak sobie jeszcze kopali. Więc ta szansa nie zostanie wykorzystana, choć oczywiście sytuacja będzie dla nas korzystna, bo Izrael będzie, nie będzie miał siły działań ofensywnych przeciwko Polsce na polu propagandowym i z jednej strony, a z drugiej strony będzie potrzebował poparcia na forum międzynarodowym. Także obserwujemy sytuację i patrzymy, kiedy do tej konfrontacji w Syrii dojdzie. Wyjaśniła się też, proszę Państwa, sprawa sankcji. Otóż tak szybko, jak prezydent Trump ogłosił sankcje na stal, tak szybko się okazało zaraz, że prawie wszystkie kraje z tych sankcji będą wyjęte. To znaczy, tak naprawdę okazało się, że oczywiście sankcje nie będą nałożone na kraje azjatyckie sojuszników Stanów Zjednoczonych, bo byłoby to oczywiście idiotyzmem ze strony Stanów Zjednoczonych. W Europie toczą się rokowania. Sprawy zostały odsunięte. W Ameryce Łacińskiej również Brazylia, Meksyk, czyli też głównie eksporterzy stali do Stanów Zjednoczonych, zostały te kraje spod sankcji wyjęte, tym bardziej Kanada. Jeżeli chodzi o stal, to cła dodatkowe zostały aktualne tylko wobec Rosji. To jest 8% importu stali do Stanów Zjednoczonych, pochodzi właśnie z Rosji. Stal z Chin to jest naprawdę niewielka ilość, to nie ma sensu o tym mówić, natomiast prawdą jest, że z Chin pochodzi
15% importu wyrobów aluminiowych, aluminium i wyrobów aluminiowych. I te 15% byłoby obłożone cłem. Prezydent Trump zapowiedział również, że jeszcze ma listę 1300 artykułów, które obłoży cłem. Na to Chiny odpowiedziały, że w takim razie one obłożą cłem 106 artykułów. Wartość importu chińskiego ze Stanów wynosi 50 miliardów. No, 25% od tego to byłoby ponad 10 miliardów, chociaż nie wiem, czy te obliczenia są słuszne, czy są prawidłowe, ponieważ poprzednio mówiono o 3 miliardach, czyli raczej niewielkiej liczbie. Znów, to są wszystko zapowiedzi. To są wszystko zapowiedzi, a takie zapowiedzi są wstępem oczywiście do rokowań. Czy do tych rokowań dojdzie, no to nie wiadomo, zobaczymy. Ale na razie cała wojna celna toczy się na poziomie propagandowym. I ciekawe, w jakich okolicznościach z tego poziomu propagandowego Stany Zjednoczone i Chiny zejdą na poziom rzeczywisty. Mówi się o tym, że Stany Zjednoczone tak naprawdę chcą zahamować chiński import wysokich technologii. Czyli Stany Zjednoczone chcą uderzyć w możliwości rozwoju technologicznego Chin, które korzystały. Oczywiście importowały wysokie technologie z Ameryki, a potem je rozwijały. Tak? Jeżeli tutaj rzeczywiście będą ograniczenia, rzeczywiste, nie tylko zapowiadane, tak jak pamiętacie Państwo, zapowiadana słynna wojna przeciwko Korei Północnej, co to miała doprowadzić do zniszczenia tego kraju. I oczywiście nikt rozsądny w żadną wojnę z Koreą Północną nie wierzył, no ale na alarmistycznych artykułach dziennikarze sporo zarobili, więc to było logiczne z ich punktu widzenia wypisywanie na ten temat bzdur. Zobaczymy, kiedy ta wojna handlowa stanie się wojną rzeczywistą, a nie propagandową i na jakich warunkach. Mówiłem już Państwu o zwycięstwie partii prorosyjskiej we Włoszech. No i w tej chwili wygląda na to, że najbardziej prawdopodobna koalicja zostanie zawarta przez dwie partie. Ruch Pięciu Gwiazd, który jest prorosyjski, antynatowski, antyunijny i Ligę Północną, która jest po prostu z mojego punktu widzenia agenturą rosyjską wprost. Premierem ma być Matteo Salvini, człowiek Rosji i szef od 2013 roku Ligi Północnej. No, to oznaczałoby próbę wystąpienia z Unii, co jeżeli by się udało, to mogłoby być początkiem odpadnięcia od Unii krajów strefy śródziemnomorskiej. Jeżeli nawet by Włochy nie wystąpiły z NATO, no to tak naprawdę stałoby się fikcyjnym członkiem NATO. No i oczywiście premierostwo Salviniego oznaczałoby ścisły sojusz włosko-rosyjski. A co za tym idzie? Osłabienie pozycji Brukseli i osłabienie pozycji Niemiec. I to jest znów dla Polski korzystne, ale pod tym samym warunkiem, co w kwestii Izraela. Kierownictwo państwa musiałoby mieć wolę stawienia oporu i stawiania żądań. I gdyż jeżeli Niemcy są w trudnej sytuacji, Bruksela w trudnej sytuacji, to nie należy się podlizywać z nadzieją, że zostaniemy pogłaskani po głowie. I to nam wystarczy, no bo jak już nas pogłaszczą, to przecież czego możemy więcej chcieć? Tylko stawiać warunki i egzekwować. Ponieważ rząd Salviniego, w sensie globalnym dla nas niekorzystny, bo to oznacza zwiększenie wpływów Rosji w Unii. Ale my możemy nawet te niekorzystne zjawiska wykorzystać właśnie używając ich do osłabienia pozycji Niemiec. Ale tu musimy jasno stawiać warunki, a nie podlizywać się i nie oddawać władzy w Polsce Kornikowi. I na tym tle chciałem odpowiedzieć na ciekawe pytanie, które zadał jeden z komentatorów, czy możliwy jest sojusz polsko-francuski. No, przed wojną sojusz polsko-francuski miał miejsce, dlatego że Francja i Polska były państwami suwerennymi. I ten sojusz miał dwa cele. Po pierwsze, dla Francji byliśmy zastępczą Rosją, czyli i Francja, i Anglia popierała nas jako cordon sanitaire przeciwko bolszewikom. Gdyby bolszewicy nie doszli do władzy w Rosji, to Polska byłaby jakimś państwem buforowym, zupełnie bez znaczenia. A z drugiej strony Francja dzięki Polsce do lat 30. Równoważyła wpływy niemieckie.
sytuacja obecnie jest inna. Francja nie stara się równoważyć wpływów niemieckich, tylko szuka źródła utrzymania swojego budżetu i równowagi społecznej w kraju. Czyli mamy taką sytuację, że są Niemcy, z jednej strony wasal Polski, a z drugiej strony taki półwasal zbliżający się do wasala Francja. Tak? Czyli dwa państwa wasalne nie za bardzo mogą zawrzeć sojusz, kiedy oba szukają oparcia w centrum niemieckim. Dziękuję Państwu.